W rejonie budowanego właśnie łącznika między ulicami Okrzeja Jakobeckiego wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu. W obrębie skrzyżowania ruch odbywa się wahadłowo. By kierowcy mogli jak najpłynniej przejechać, ustawiona została sygnalizacja świetlna. Wprowadzenie tymczasowej organizacji było konieczne. Projekt przewiduje bowiem rozbudowę ulicy Okrzeja o dodatkowe pasy, budowę chodnika i ścieżki rowerowej. Sam łącznik powinien być gotowy najpóźniej we wrześniu 2023 roku. Szykujemy się do remontu 8 ulic na Winkowie. Na osiedle przyjechał pierwszy ciężki sprzęt. Trwają prace związane z utworzeniem tymczasowego parkingu przy ulicy Getla oraz zaplecza pod budowę. Chcemy zapewnić dodatkowe miejsca parkingowe i wykonawca dzisiaj je już przygotowuje. Tak naprawdę pragniemy za chwilkę zaakceptować całość prac związanych z organizacją ruchu, tak aby ten etap podzielić, aby nie zamykać całej ulicy Budryka, bo oczywiście sparaliżowałoby to w znacznym stopniu ruch i komunikację i funkcjonowanie naszych mieszkańców. Dlatego będziemy chcieli to etapować. Gruntowna przebudowa czeka Budryka, a także Złotą, Jurajską, Dolomitową, Świętej Kingi, Rubinową, Jana Kiepury oraz ulicę, która nie ma jeszcze nazwy. Remont ma ruszyć za kilka tygodni. Na jego realizację miasto pozyskało niemal 18 milionów złotych z rządowego programu inwestycji strategicznych. To już pewne. Ponad 2 miliony 600 tysięcy złotych z RPO województwa łódzkiego trafi do Bełchatowa. Pieniądze będą przeznaczone na zakup autobusu elektrycznego. Będzie to już czwarty taki pojazd w naszym mieście. Przypomnijmy, że 3 elektryczne MZ-ki jeżdżą po bełchatowskich ulicach od 2019 roku. Przetarg na zakup kolejnej zostanie ogłoszony wkrótce. Estetyczne, nowoczesne i w pełni funkcjonalne. Takie będzie miejskie lodowisko już za kilka miesięcy. W ramach przebudowy i modernizacji obiektów wymienione zostaną m.in. poszycie dachu oraz garażu na rolby. Efekty prac widać gołym okiem. W sezonie zimowym już zaprosimy wszystkich na lodowisko już przy nowym poszyciu naszej hali. Wszystkie roboty związane z modernizacją lodowiska mają zakończyć się we wrześniu. Zapraszamy do udziału w letnim konkursie fotograficznym Zabierz Bełchatów na wakacje. Zadanie konkursowe jest niezwykle proste. Wystarczy z dowolnego miejsca w Polsce zrobić zdjęcie z motywem promującym Bełchatów. Tutaj faktycznie mamy bardzo duży wachlarz naprawdę rozmaitych możliwości. Od naszego logo, herbu, hasła, po gadżety, które znajdują się w Centrum Informacji Turystycznej. Zdjęcia można wysyłać do końca sierpnia na adres konkurs@umbełchatów.pl. Zwycięzców poznamy 8 września. Są jeszcze wolne miejsca na kurs tworzenia pająków ludowych, jaki w ramach wakacyjnych warsztatów organizuje Biblioteka Publiczna. Uczestnicy tych kilkudniowych zajęć będą mogli własnoręcznie wykonać tradycyjne ozdoby. Wystarczy się zapisać. Warsztaty są bowiem bezpłatne. Jeżeli ktoś wykaże się kreatywnością, to stworzy piękną ozdobę domu. I tak sobie myślę, że jeżeli będzie wykonane samodzielnie, powieszone w domu, to jak mówi tradycja, przyniesie taki pająk szczęście. Trudność może stanowić tylko pompon, ale oczywiście na warsztatach pokażemy, jak tworzyć te pompony. A tak to wydaje mi się, że wystarczy dużo kreatywności i naprawdę z wszystkiego można stworzyć tego pająka. Szukającym pomysłu na kreatywne spędzenie wakacji w mieście polecamy także zajęcia w Miejskim Centrum Kultury i Muzeum Regionalnym. Szczegóły na bełchatów.pl. Nadchodzący weekend pełen będzie wydarzeń dla każdego. Startujemy w sobotę. Dzieci i rodziców zapraszamy na Plac Nortowicza, gdzie o godzinie 14 podejmiemy taneczne wyzwanie w ramach wakacji na wesoło. W niedzielę natomiast wrócimy na Plac Narutowicza. Podczas koncertu miejskich stypendystów, który rozpocznie się o godzinie 18.30, usłyszymy największe przeboje polskie, ale nie tylko. Weekend zakończymy zaś w kinie na Leżakach. Na placu za gigantami mocy obejrzeć będzie można polską komedię romantyczną Miłość jest blisko. Początek seansu o 21.30.